Dzień dobry. Niedziela 18 lutego. Dzieje się w Piotrkowie Trybunalskim i okolicach. Zaczynamy skrót najważniejszych informacji minionego tygodnia. Niedziela 11 lutego. W Gminnym Centrum Kultury w Grabicy poznaliśmy sportowe talenty powiatu piotrkowskiego. Wręczono również nagrody dla najlepszego trenera, najlepszych klubów sportowych oraz najlepszych rad gminnych Zrzeszenia LZS. Partnerzy wydarzenia to Powiatowe Zrzeszenie LZS w Piotrkowie Trybunalskim i Łódzki Związek Piłki w Łodzi. Pełna lista wyróżnionych dostępna jest na stronie powiatu. Poniedziałek 12 lutego. Po długich oczekiwaniach w końcu jest. Oficjalnie otworzono budynek Powiatowego Centrum Przesiadkowego. Tym samym zakończono całą inwestycję związaną z PCP. Była to największa od lat inwestycja realizowana przez ten samorząd. W budynku oprócz poczekalni będą funkcjonowały punkty gastronomiczne i usługowe. Środa 14 lutego. Na terenie Piotrkowa i powiatu doszło do 3 potrąceń. W jednym ze zdarzeń doszło do potrącenia rowerzystki, a w 2 pozostałych poszkodowani byli piesi. Pierwsze miało miejsce na ulicy Wyzwolenia, gdzie potrącona została 16-letnia osoba. Do drugiego zdarzenia doszło w Biskupiej Woli, gdzie w wyniku nieprawidłowego manewru wymijania doszło do potrącenia rowerzysty. Ostatnie ze zdarzeń miało miejsce przy Alei Sikorskiego w Piotrkowie Trybunalskim. W wyniku niezachowania ostrożności kierująca Chevroletem potrąciła 73-letniego mieszkańca miasta. Piątek, 16 lutego. Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w gminie Grabica. W miejscowości Lubanów po godzinie 15 zderzyły się czołowo 2 samochody osobowe. Jedna osoba została poszkodowana. Sobota, 17 lutego. W Mediatece 800-lecia w Piotrkowie Trybunalskim odbył się Dzień Nauki Polskiej. Organizatorzy przygotowali wiele ciekawych atrakcji, takich jak m.in. kosmiczne inspiracje, robotyczne zmagania czy matematyczny spacer oraz wiele innych. Na dziś to wszystko. Na kolejne wydanie zapraszam już w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia.